Dzień dobry, z nami Konrad Suszcz, kapitan, bramkarz Useless Team. Dzień dobry, witam wszystkich, tak, zgadza się, dzień dobry. Rozmawiamy tuż po, można śmiało powiedzieć, szlagierze piątej ligi siódemek. Useless Team kontra nie ma mocnych. Mecz ciekawy, zacięty, ale ostatecznie udało się tą szalę zwycięstwa przechylić na waszą stronę i dowieść to zwycięstwo do końcowego gwizdka. Tak, zgadza się. Przeciwnik wymagający, zagraliśmy w zasadzie to, co gramy, trenujemy w tygodniu. Bardzo dobra robota całej drużyny i to najważniejsze. Lecimy dalej. Piorunujący start waszej drużyny w tym sezonie, dlatego że jesteście debiutantami, to zupełnie nowa drużyna w Lidze Bemowskiej. 5 meczów, 5 zwycięstw, no i krok po kroku wykonywane są te kolejne, powiedziałbym, no, kroki ku mistrzostwu ligi. To jest, rozumiem, jedyny cel. Tak, to jest, zgadza się, jedyny cel, aczkolwiek podchodzimy do całych rozgrywek Ligi Bemowskiej dosyć tak, powiedzmy, zabawnie, tak, żeby dobrze się bawić, ale wiadomo, zwycięstwo jest najważniejsze. Ja myślę też, że waszym atutem jest to, że jesteście bardzo dobrze zorganizowani. Imponujecie bardzo szerokim składem na każdy mecz i to chyba też jest taki troszeczkę klucz do zwycięstwa. Tak, zgadza się. Organizacja przede wszystkim. Jest to bardzo super zorganizowane przez kapitana, przez naszego skarbnika Kamila Suszcza, którego pozdrawiam bardzo mocno. Nie może być z nami tutaj ze względu na kontuzję. Wszystko do tej pory działa tak, jak powinno i to nas bardzo cieszy. Trafiliście do ligi przed tym sezonem. Chciałbym się dowiedzieć genezy waszej drużyny. Skąd ta nazwa oraz przede wszystkim, jak to się stało, że trafiliście do nas? Ogólnie tak, gramy już jakieś blisko 3 lata na warszawskim Brudnie. Razem z moim przyjacielem reaktywowaliśmy starą grupę piłkarską, gdzie kiedyś tam za, powiedzmy, młodszych lat się grało. A jeżeli chodzi o genezę drużyny, jest to nic innego jak z języka angielskiego useless, czyli w tym wypadku bezużyteczny. I tutaj już nie będę zdradzał Państwu historii, aczkolwiek pozdrawiam pana Kamila Suszcza. Dzięki niemu jest ta nazwa. Rozumiem, czyli na ten sezon awans i gdzie uważacie, że jest gdzieś tam ta wasza poprzeczka, gdzie jest ta meta, gdzie jest ten punkt odniesienia, do którego chcecie dążyć? Kolejno krok po kroku awans do pierwszej ligi, czy na razie pierwszy sezon i zobaczycie co dalej? Konsekwentnie, sezon po sezonie jedziemy do pierwszej ligi, znamy kilka drużyn, z którymi już się sparingowaliśmy z pierwszej ligi przed rozpoczęciem sezonu, więc myślę, że śmiało sobie poradzimy w pierwszej lidze. No to plany są bardzo ambitne i dalekosiężne. Życzę ich jak najbardziej realizacji. Bardzo dziękuję i mam nadzieję następna rozmowa po zakończeniu sezonu na Gali Nagród. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.